Ej, Marys, powiem ci, Marys, że z ciebie to jest małpa, a jest taka, kurde, czekaj, Marys, jak ona miała, ach tak, oczywiście, ona loteczka była, Marys, mówię ci, Lotta to jest taka fajna dziewczyna, no, lubię ją, normalnie ją lubię i ubóstwiam nade wszystko. Hej, cześć Simoneczko, z tej strony Loteczkowa. Jak to tam się jeszcze na mnie mówi? Loteczkowa najczęściej, albo Loteczka, albo Locia, albo Lotta, albo Tazusa. Nie, tego nie mówiłam. Słuchajcie, wiem, te odcinki z Hardcora bardzo rzadko się pojawiają, jednakże skoro już nagrywam tą serię, to będę ją nagrywać najdłużej, jak się da, ewentualnie się o to postaram. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, aby przejść, chociaż w sumie te patyki tu się przydadzą. O, mój kwiatuszek, muszę go gdzieś zasadzić. Aby przejść się po drewno, gdyż ponieważ będziemy tutaj robić taką malutką jakby przemianę tego wnętrza. I do tego będzie nam potrzebne troszeczkę drewna. Tylko tak, powiedzcie mi, że robi się noc, to ja się ugaterupię. O, księżyc. Cześć, księżycu. Co tam? Na samym wstępie jeszcze chciałabym bardzo serdecznie podziękować Peterowi, który nagrał dla mnie to, co słyszeliście jeszcze przed intrem i przed tym odcinkiem, jeżeli nie zapomnę dodać tego. To jest po prostu coś epickiego i wielkie, wielkie po prostu podziękowania dla ciebie. Po prostu jesteś cudowny. Nie, zakochałam się. Właśnie, Peter, wiem, że to oglądasz. Widzisz za mnie? Dobra, nie było tego tematu oczywiście. To są tylko żarty tutaj. Nic się tutaj złego nie dzieje między nami, ani między nikim innym. To są wszystko żarty. Mam nadzieję, że dobrze o tym wiecie, bo jeżeli o tym nie wiecie, to właśnie was o tym informuję. Kurde, gdzieś były te drzewka. W dobrym chyba kierunku idę. Tak, idę w dobrym kierunku, ale jak zawsze od pośrodku w stronę. No. Typowa Lotta. Zrobimy taki mem? Typowa Lotta? Przydałoby się. Mam nadzieję, że dostanę tutaj troszeczkę jabłuszek, bo widzę, że tutaj mam tylko dwa przy sobie żarełka i nic więcej w sumie. A to jest błąd. Właśnie, ciekawe, czy z głodu można umrzeć na hardkorze. To już byłby w ogóle całkowity hardcore. Lol, naprawdę. Ale ktoś mi kiedyś ostatnio mówił, chyba też Twitter, o takiej ultra wersji hardcora, gdzie startuje się normalnie, tak jak na normalnym hardkorze, tylko że o jabłuszko, tylko że nie można sobie regenerować życia właśnie jedzeniem, tylko jakimiś putkami czy czymś tam. No to już jest w ogóle super ekstra hardcore, żeby na czymś takim przeżyć chociaż jeden dzień, chociaż jedną noc, chociaż kawałek życia. Ale dobra, nie zajmujemy się tym ultra mega hardkorem, zajmujemy się zajmujemy się hardkorem loteczkowym, który nie jest aż tak bardzo hardkorowy, jakby się wydawało. Potrzebuję dużo drewienka, bo mam pewien pomysł co do tego, jak zrobić ten domek w środku. Jednakże, jak to wyjdzie później w praniu, to się dopiero okaże. Potrzeba mi jasnego drewna. Dużo jasnego drewna. Znaczy, może nie aż tak dużo. Cześć, świnko, cześć. Cześć, świnko. Tak, by the way. Miło cię powitać na samym czubku drzewa. Boże, te świnie są naprawdę jakieś dziwne. Dziura. Nie chcę do niej wpaść. Dobra. Zbieramy drewno. Wiem, że to nie jest jakiś super ekstra pociągające, żeby to oglądać tak całymi godzinami, jak ktoś zbiera drewno, albo kopie kobla, albo w ogóle i w ogóle i w szczególe. W ogóle kopanie kobla jest bardzo dobrym sposobem na live'y, jednakże tak jak wiecie, tych live'ów u mnie nie będzie. Nie będzie live'ów, mam ze słabego neta.
Tak, nawet nie wiecie, po ile godzin mi się wysyła jakiś filmik. Gdybyście wiedzieli, to byście naprawdę mieli takie oczy, byście wtedy zrobili, że masakra, boże, jak można mieć takiego słabego neta. Lol, żal, unsłup, lotta, weź w ogóle, zmień dostawcę. Zmienię dostawcę, bo weszła takie coś, że do maja bodajże, czy czerwca następnego roku mają zrobić u nas światłowody, czyli super szybki, ekstra internet, bo dla mnie taki będzie. A wtedy będziemy lecieć z live'ami w ogóle i w szczególe, ile jeszcze będę nagrywać na YouTube'a. Bo to też nie jest oczywiście pewne, czy ja tutaj zostanę na długo, czy zostanę tak na chwilę. Zostanę na chwilę. Czy będę tutaj przez chwilę, czy zostanę na dłużej? Boże, jakoś tak z jakąś dziwną reklamą mi się to kojarzy. Nie wiem, z jaką, nie pamiętam. Dobra, owieczko, spadaj ty mi. Czyli tak, plan na dzisiaj to po prostu co zrobić, co zrobić, co zrobić, co zrobić, co zrobić, zapomniałam. A, już wiem. Już wiem, co zrobić. Trzeba tutaj zrobić wystrój naszego pokoju, domku, bunkru, jakkolwiek chcecie to nazywać. Proszę bardzo, mówcie jak chcecie. Dla mnie to jest dziupla, w której mogę się schronić przed tymi głupimi creeperami i tymi innymi złymi rzeczami. Dobra, czyli to mogę na razie schować. Nie, wróć. Ty też wróć. Was mogę schować i jabłuszko też mogę schować, bo wezmę sobie stejki. Oh yeah, stejki. Po co ja zjadłam? Jeszcze mi jest jakiś kilof potrzebny, ale dobra. I łopata. Jest łopata. Super. Więc póki pamiętam, gdzie co ma być, to zacznę to robić. Tak, wiem, nie jestem jakimś super ekstra budującym, jednakże no jako tako można by powiedzieć, że te moje budowle jakoś wyglądają, chociaż nie są jakieś super ekstra imponujące. Czyli tak. I jeszcze miałam zrobić sobie dach, sufit z białego drewna, ale tylko z białego drewna, znaczy z desek, nie z drewna, bo trochę by poszło tego drewna na to, a to białe drewno to jednak nie jest takie zbyt piękne. Znaczy jest ładne, ale nie na tyle, żeby aż cały dom nim zbudować, więc wiecie, tak. No i oczywiście kopanie, kopla, najbardziej interesująca rzecz w całym Minecrafcie. Hopsia. I ile tych dosek weźmiemy, zrobimy? Nie wiem, z pół staka właśnie powinno wystarczyć, chociaż zaraz się okaże, jak to w końcu będzie. W ogóle dzięki wam, że jest was już tyle, ponad 900 ludzi, którzy oglądają to, co ja robię. Boże, masakra. Znaczy, bynajmniej 900 subskrypcji, bo to, że jest tyle, to nie znaczy, że wszyscy to oglądają, bo pewnie połowa albo ponad połowa z tego to są po prostu puste suby, ale z tych pustych subów też ludzie korzystają. Jak wiecie, no jak ktoś zobaczy, że o, subskrybuję ją, wejdę na ten kanał, może coś fajnego. O, fajne, no dobra, to zasubskrybuję, będę ją oglądać. No więc, tak jak wiecie, no takie suby też się czasami przydają, bo z nich może przyjść naprawdę dużo osób. Dobra, to może zakupmy po prostu dyrtem i tutaj wstawmy tak ciemno drewno. Co ja mogę wyrzucić? Kopla mogę stąd wyrzucić. A nie, dobra, to jest ciemne drewno. I jeszcze mi jest potrzebne to. Dobra. Trochę źle, trochę tak to zróbmy. O, tak bardziej będzie. Dyrt. Pyk. Z tej strony zróbmy nie to samo, nie. Z tej strony nie będzie to samo, bo mi się nie będzie z tym pokrywać, czyli tutaj zrobimy tak samo. To będę musiała poprawić, żeby tego nie było gdzieś, to może nie wejdziemy tam. Nie chce mi się tam iść. I tutaj pewnie też będzie dziura, no, standardowo. Tam też trzeba będzie to później zakopać. Tylko tak jak tutaj robimy. Dobra. Po prostu to zakopmy. Niech nie będzie tego.
psik niedobry. Może tutaj zrobimy jakieś okienko. Właśnie, wykopiemy tam tego dyrta i zrobimy tutaj jakieś fajne okienko, żeby nie było, że całkowicie mieszkamy w jakiejś w ogóle tutaj nieładnej dziurze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czyli tutaj też zostaje bez żadnych zmian, czyli całe to zwykłe ołkowe drewienko i pochodnia. Tak, pochodnia. Bo tak, drewna mam brakuje, ale nie chcę całego przerabiać póki co, może. Może mi starczy? Starczy czy nie? Cholera. Będzie ciężko. Co ja tutaj powinnam dać? To? Tak, to. O, mamo, sama nie wiem, co robię. Naprawdę, sama nie mam pojęcia, co ja robię. To, że powiedziałam, że mam pomysł, nie znaczy, że naprawdę miałam pomysł, bo teraz całkowicie próbuję cokolwiek ładnego zrobić, ale wiem, że to mi nie wyjdzie. I zdaję sobie z tego sprawę w 100%. Boże, jakieś syplenie. Powinna mieć na jakieś kursy normalnego mówienia, czy coś w tym stylu. Boże, ale mnie ten dyrt wkurza. Dobrze to robię, dobrze. To jest jakie drewno? Ołkowe. To jeszcze na podłodze damy, to jasne. O, i tak będzie fajnie. Powinno być przynajmniej fajnie. A jak nie będzie fajnie, to kończę tą serię i papa. Tak. Ej, pochodnie. Misiaki, dajcie mi pochodnie. Tutaj trzeba jakąś walnąć, I łóżeczko na razie przestawimy. I tutaj jeszcze trzeba będzie 3 dać. I powinno być spoczko. No weź się. W ogóle ludzie, dostaję czasami wiadomości, kiedy to, kiedy tamto, kiedy siamto. Ja wiem, że te serie nie są jakoś tak prowadzone regularnie, ale mogę wam na tą chwilę powiedzieć, że co wtorek pojawia się Madagaskar. Znaczy ostatnio się nie pojawiał, ponieważ są problemy techniczne związane z Bogusiem i to wszystko na Bogusia i jemu przychodzić. Więc we wtorki są Madagaskary, a co sobotę powinny się pojawiać odcinki z Lara Croft and The Guardian of Light, coś takiego. Boże, nie pamiętam, nie wiem, czy jest to D, czy nie, nigdy nie pamiętam. W każdym bądź razie z tego się pojawiają w sobotę z Dating i to jest na takiego pewniaka. A co do reszty, to zapraszam na Facebooka, tam co jakiś czas daję posta, w którym mówię, że tego i tego dnia będzie to i to i macie czekać. Macie czekać, nie macie czekać, bo możecie czekać i tego dnia się możecie spodziewać takiego filmu. A nie dostaję wiadomości, Lotta, a kiedy hardcore? A kiedy coś tam? No weź, dlaczego nie wstawiasz filmu? No ludzie, no proszę was, ja wstawiam filmy codziennie. Staram się naprawdę codziennie wstawić jakiś film, żebyście się nie nudzili, czy coś w tym stylu. No, nie mam tak super szybkiego neta, żeby móc wam wstawić 2 filmy dziennie, bo bardzo bym chciała, tylko że no nie mogę i tyle, no. Musicie to zrozumieć, a tutaj jest źle postawione. Coś słyszałam? Nie? Żadnych mobów? Niczego? Nic? Hello? Dobra, bo zaraz mi jeszcze jakiś creeper spadnie na głowę. Przy moim szczęściu jest to bardzo możliwe. Kurde, nabiera to trochę kolorów, chociaż to nie wygląda tak super, jakbym chciała. Jednakże nie mieszkamy już w dziupli, tylko troszeczkę tutaj się próbujemy jakoś przebudować, żeby to nie wyglądało jak jakaś dziura w ogóle w ziemi, w kamieniu czy coś, tylko ładnie dosyczkami wyłożone, wiecie, te panele na podłodze, na ścianach, na suficie, no przyłazja, ludzie. Ohaha, normalnie super. No, nie wygląda to tak tragicznie, chociaż w sumie mogłoby być lepiej. Aha, ja już sobie zabrałam całe drewno. No, spoko. A tak? Nie. To teraz muszę to usunąć. No, spoko. Super. W ogóle Lotta zabiera się za coś, a nawet nie wiesz, jak to zrobić. Spoko.
zauważyliście, że cały czas mówię spoko? Spoko. Tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. O God, dlaczego ty mi to robisz w Minecrafcie? No już lepiej. Tylko, że to jest na 3, tutaj jest na ten. Czyli to by można było dać nawet tak. Tak, i wstawić drzwi. Mhm, na pewno. Cofam to, co zrobiłam. Całkowicie to cofam. Chociaż... Nie. Nie damy tutaj schodków. Nie ma mowy. To wszystko zepsuje. W sumie chyba nie wygląda to aż tak źle, jak mogłoby wyglądać. Dobra. Prześpijmy się. Troszeczkę. A ja tutaj jeszcze sobie... Aha, 15 minutek już mamy. Prawie. Gdzie jest Minecraft? Tu jest Minecraft. Boże, Minecrafta zgubiłam. Mamy 15 minutek, to może nie wiem. Nie wiem, co moglibyśmy jeszcze zrobić. W sumie nie mam takich jakichś większych pomysłów na odcinki. Właśnie, wiem, co zrobimy. Tylko potrzebna by mi była glina. A czy ja gdzieś znajdę glinę w okolicy? O, to jest pytanie. Wiem, że glina pod wodą, no ale... Czy to jest glina? Chyba tak. To mi się wydaje. Nie, to jest piasek. Ja chcę glinę. Glina, hello? Cokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek. Proszę, glinę, glinę, glinę. Glina. Glina. Dobra. No to mamy. No to jeszcze zobaczycie, co zrobimy tutaj fajnego. Szkoda, że nie mam łódki, ale dobra, już nie będę tutaj niczego craftować, bo bez sensu. Ojej, wróćmy do domu, zróbmy jeszcze to, co chcę zrobić i będziemy już kończyć odcineczek, bo już ma 15 minut, w sumie 17, widzę, ale trzeba jeszcze odjąć tam. Ale w sumie jeszcze muszę dokleić, czyli będzie 17 minut. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Tutaj szybciutko robimy. Czy tutaj mam... Aha, bo tutaj ma być przejście, dobra. Dobra, to już nic, nic, nic nie mówię, nic się nie odzywam. Glina, okej. Okay. Teraz potrzebny mi będzie jasna półpłytka. Nie płytka, tylko ta. To. Slaba. Tutaj dajmy. Tak, będzie dobrze, będzie dobrze. Mamy trzy już? Nie, jedną mamy. Będzie nam potrzebny nasz kwiatuszek, nasza różyczka śliczna, piękna. No jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Jest. Kraftujemy tutaj doniczeczka. Stawiamy doniczeczkę na pół, na płyczce. I kwiatuszek. Może. Ja muszę przy niej tutaj się ładnie z wami żegnać. Ojej. Zobaczcie, jak to jest słodkie. Dobra, misiaki, słuchajcie. Zapraszam na Facebooka. Mówiłam, nie proszę o łapki, nie proszę o komentarze. Jeśli chcecie, to sami to robicie. Ja się nie narzucam. Dzięki za obejrzenie. Jeśli chcecie, możecie powiedzieć, czy mam coś zrobić, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.